Jędrzej, dzisiaj debiutujesz w pierwszym zespole Miedzi. Jak oceniasz ten swój występ? No na pewno mogę sobie parę rzeczy zarzucić, nie był to najlepszy mecz, ale myślę, że w pewnym stopniu pomogłem drużynie, żeby zrobić ten remis. W kilku sytuacjach to bardziej była trema, czy może jeszcze nie do końca rozumiesz się tak z kolegami, jak byś chciał? No myślę, że w tych dwóch sytuacjach mogła się lekka trema wdrzeć w moje te zachowania. Ale no, w późniejszych fazach meczu już grałem poprawnie, więc nie mam nic do zarzucenia. Ostatecznie remisujemy z Widzewem 1-1. Jak przyjmujecie ten wynik? Bo z jednej strony u siebie z Beniaminkiem, a z drugiej uratowany punkt w samej końcówce. Na pewno cieszymy się, że zdobyliśmy remis, gdyż strzeliśmy bramkę w ostatniej minucie. Ale przed meczem oczekiwaliśmy tylko 3 punktów, lecz nie udało się. Przed nami okazja na przełamanie kolejna w domowym meczu z Brukbet Termaliką Nieciecza, ale też trzeba przyznać, że poziom trudności wzrośnie w tym spotkaniu. Na pewno Termalika jest bardzo mocną drużyną w tym sezonie, ale postawimy czoła na 100%.